Witamy serdecznie na otwarciu nowego biura Pawła Bejdy w Sieradzu. Biuro przeniesione, jak dobrze wiecie, i proszę o zabranie głosu gospodarza. Chcę bardzo serdecznie wszystkich powitać na otwarciu nowego, starego biura poselskiego. Poprzednie biuro było otwierane, pamiętacie Państwo, w zeszłej kadencji 3 czerwca 2016 roku przy ulicy Kościuszki. Chcę bardzo podziękować za tą lokalizację panu staroście obecnemu tutaj, Mariuszowi Bądzierowi. Przede wszystkim chcę pogratulować tej mądrości jako gospodarza tego powiatu, że nabył tą nieruchomość i w tak dobry sposób nią gospodaruje, i chcę podziękować, że również i znalazło się miejsce dla biura poselskiego posła Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chcę bardzo serdecznie powitać wszystkich zebranych na tej dzisiejszej uroczystości, bo można powiedzieć, że jest to, jakby nie było, pewnego rodzaju uroczystość i wydarzenie również dla mieszkańców powiatu sieradzkiego i miasta Sieradza. Chcę też powiedzieć, że to biuro będzie czynne tak jak do tej pory, w 2 dni w tygodniu, we wtorki, w piątki są to dni targowe tutaj w Sieradzu. W godzinach między 9 a 13, a moimi asystentami są pani Magda Olejnik i pan Jan Hankiewicz, i oni będą tutaj, można powiedzieć, w te dni dyżurowali, natomiast ja będę raz w miesiącu, ewentualnie wtedy, kiedy rzeczywiście będzie ta potrzeba taka, tak jak do tej pory była, nagła, to wtedy też ten system komunikacji jest na tyle dobry, pomimo że w okręgu wyborczym jest 12 powiatów. Chcę przypomnieć, są to powiaty sieradzki, wieluński, pajęczański, wieruszowski, poddębicki, zduńskowolski, łaski, łowicki, zgierski, poddębicki, kutnowski i łęczycki. To w ten sposób, że mamy ten czas oczywiście wyborczy, czas taki, który jest związany z jesienią tego roku. Przypomnę, wybory parlamentarne do Sejmu i do Senatu. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze jesteśmy blisko ludzkich spraw. Kiedyś to było nasze hasło wyborcze, że PSL tradycyjnie nowoczesne zawsze blisko ludzkich spraw. Ale przede wszystkim my jesteśmy partią pokoju. My jesteśmy partią gospodarną, jesteśmy partią dobrych gospodarzy, jesteśmy partią samorządową i jesteśmy partią, która chce łączyć ludzi, a nie dzielić. Polska dzisiaj jest bardzo podzielona. Polska dzisiaj wymaga naprawy. To, co się dzieje dzisiaj na scenie politycznej, to jak okładają się dwie największe partie, czyli PiS i PO, wymaga naprawdę bardzo poważnej refleksji i naprawy. Polskie Stronnictwo Ludowe jest gwarancją pokoju, spokoju, gospodarności i dobrego zarządzania państwem. Chcę przypomnieć, a mamy tutaj również i mówię o naszych tradycjach. Partia, która jest już ponad 120 lat na scenie politycznej, w sposób ciągły po 1989 roku również w parlamencie polskim. Mamy naprawdę ogromne tradycje, trzykrotny premier Polskiego Stronnictwa Ludowego Wincenty Witos. Można by tutaj mówić, ojciec naszej odrodzonej niepodległości, można mówić tutaj by naprawdę długo, ale to pokazuje, że jesteśmy partią stabilną, partią przewidywalną i partią odpowiedzialną ludzi państwowców, którzy nawet jeżeli są w opozycji, to troszczą się o Polskę, o Polki i Polaków, podpowiadając tym, którzy rządzą, w jaki sposób można dobrze rządzić Polską i naprawiać to, co powinno być naprawione. Ja chcę przypomnieć 2016 rok, wtedy kiedy PiS wprowadził i chciał wprowadzić tą jakże niedobrą ustawę o ochronę polskiej ziemi. Niedobrą, znaczy dobrą w ideale, natomiast niedobrą w zapisach, bo przypomnę, jakie były protesty rolnicze, dlatego że nie można było dziedziczyć ojcowizny, jeżeli nie było się rolnikiem. Nie można było sprzedać ziemi sąsiadowi z innej gminy. Wtedy ta cena ziemi naprawdę w sposób bardzo intensywny spadała. Czy nie było sprzedawanej polskiej ziemi? Było. Była również i za naszych rządów. W granicach 400 hektarów rocznie. A wiecie, ile teraz sprzedaje się polskiej ziemi
w ręce osób zagranicznych ponad 5,5 tysiąca hektarów rocznie. Więc jaka tu jest ochrona polskiej ziemi? Pamiętamy, jak w 2015 roku straszyli wyborców, pisowcy straszyli wyborców, że rząd wtedy PO-PSL chce prywatyzować polskie lasy, wyprzedawać polską ziemię. Były zbierane podpisy w kościołach. Pamiętacie to? Teraz straszą problemem, który nie jest problemem, czyli straszą teraz Polaków uchodźcami. Nie ma takiego problemu. Nie ma w tej chwili problemu uchodźców i zapisów, na które Polska w jakiś sposób może się zgodzić. Ale to jest działanie w tej chwili obecnie rządzących. Oni uważają, że żeby wygrać wybory, to trzeba Polaków najpierw porządnie wystraszyć, trzeba znaleźć wroga, na przykład za zachodnią granicą. Trzeba podkreślić ten strach związany również i z tą wschodnią granicą, ale trzeba też podkreślić sprawy związane z uchodźcami, z tymi imigrantami. Nikt nie chce w Polsce imigrantów, niekontrolowanego wpływu imigrantów. To nikt inny, tylko Polskie Stronnictwo Ludowe było za tym, żeby zbudować zaporę na granicy polsko-białoruskiej, bo my rozumiemy, że stamtąd jest największe zagrożenie i stamtąd idą największe prowokacje. Obecnie rządzący chwalą się, ile to wydają pieniędzy na zbrojenie i na bezpieczeństwo. Tylko pytanie, gdzie oni wtedy byli, jak spadła rakieta w Przewodowie i zabiła dwóch Polaków? Gdzie oni wtedy byli, jak rakieta pół roku była nierozpoznana, a wleciała na teren Rzeczypospolitej Polskiej i leciała 30 minut, zanim spadła pod Bydgoszczą? Można chwalić się i mówić, ile to dajemy na obronność, ale ważna jest przede wszystkim skuteczność. Ważna jest skuteczność. Chcemy zająć się edukacją. Edukacja to jest bardzo ważny element wychowania młodych Polaków. Edukacja jest niedoszacowana. Chcemy wyprowadzić politykę z edukacji i docenić przede wszystkim nauczycieli, ale również i rodziców, bo w tej chwili rodzice wydają krocie na przykład na korepetycje. Chcemy, aby nauczyciel godnie zarabiał. Chcemy podkreślić, że bardzo, ale to bardzo są pokrzywdzeni rolnicy przez obecną politykę. Między innymi przez politykę tej pomocy, para pomocy Ukrainie, gdzie tak naprawdę w 2022 roku, czyli rok temu, w lipcu mówiliśmy o ochronie polskiego rolnictwa, żeby wprowadzić 1000 złotową kaucję na tonę zboża, która ma przejechać przez Polskę tymi korytarzami bezpieczeństwa żywnościowego, żeby, bo to zboże musi dotrzeć na Bliski Wschód, do Afryki, po to właśnie, żeby ci imigranci nie wjeżdżali na teren Europy, w tym i na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Nie słuchano nas. Nastąpił całkowity zalew ukraińskiego zboża różnego rodzaju, w tym i rzepaku też, na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz jest problem malin, owoców miękkich. Rolnicy już mówią, jaki jest problem związany z malinami. Można by mówić bardzo wiele na temat rolnictwa, między innymi spadku cen mleka. Z ceny prawie 3 zł w tej chwili na cenę poniżej, grubo poniżej 2 zł. Nawet się mówi też, że złoty 40 niektóre mleczarnie skupują. Na pytanie, bo rozmawiamy jako Polskie Stronnictwo Ludowe również i z mleczarniami, dlaczego tak mało płacicie rolnikowi za mleko? To oni odpowiadają, duże sieci nas do tego zmuszają. To ja pytam, gdzie był ten rząd przez 8 lat, żeby porządku nie zrobić z dużymi sieciami? Tak bardzo się odgrażali, że ten porządek zrobią. Służba zdrowia. To jest temat rzeka. Absolutnie powinniśmy... Polacy umierają w tej chwili w kolejkach do lekarza. Ja rozmawiałem z pewną panią, która ma ogromne kłopoty zdrowotne i żeby na pewien zabieg zapisać się do lekarza, powiedzieli jej na kolonoskopię. Powiedzieli jej kwiecień przyszłego roku. Prawie rok czasu ma czekać na kolonoskopię.
A być może, że rak jelita grubego w międzyczasie rozwinie się tak, że będzie nie do uratowania. I można by tak mówić o wielu, absolutnie o wielu przykładach. Przedsiębiorcy. Przypomnę, rolnicy też są przedsiębiorcami. Sól naszej ziemi. Jako przedsiębiorcy. Uproszczenie podatków. Absolutnie zlikwidowanie tej szkodliwej składki zdrowotnej 9%, która tak naprawdę jest podatkiem. Ukrytym podatkiem, bo żeby te pieniądze jeszcze szły na służbę zdrowia, ale one nie idą na służbę zdrowia. One są po prostu trwonione na różnego rodzaju fundacje, fundacyjki, kolegów i kolesiów z Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy realizować godną, dobrą, gospodarną politykę dla Polek i Polaków. I bardzo dziękuję i liczę na to, że przy współpracy z samorządem, przy współpracy z samorządem wszystkich gmin w powiecie sieradzkim, przy współpracy z panem starostą Mariuszem Bądziorem, a przypomnę, ta współpraca od wielu, wielu, wielu lat jest bardzo dobra. Za tą współpracę chcę panu staroście bardzo serdecznie podziękować za tą dobrą gospodarność, ale jednocześnie chcę też podziękować wszystkim radnym wszelkiego szczebla. Radnym gminnym, radnym miejskim, radnym powiatowym, bo przecież wy, drodzy państwo, koleżanki i koledzy, jesteście bezpośrednio wybrani przez społeczeństwo. To wy najlepiej wiecie, kto i co i czego potrzebuje. To nikt z Warszawy tego nie będzie wiedział. To nikt z Warszawy tego nie powie i generalnie w żaden sposób nie będzie mógł dobrze realizować swoich planów. To właśnie poprzez was, poprzez samorządów, poprzez samorządowcy, poprzez samorządy można dobrze zarządzać Polską. Poprzez was stworzyć dobre prawo, dać wam dużo swobody, nie zabierać pieniędzy, bo generalnie samorząd ma zabrane poprzez ten niby Polski Ład, a to jest dla mnie Polski Bezład, ma zabrane 20 miliardów złotych. Samorząd ma zabrane 20 miliardów złotych. Nie wiem, może to jest celowe działanie po to, żeby upokorzyć samorząd, po to, żeby spowodować, że wiele samorządów będzie miało kłopoty finansowe, nie będzie mogło realizować różnego rodzaju zadań. To jest być może celowe działanie tam z Warszawy, żeby ludzie zdenerwowali się na samorządowców i być może, że wybrali na nowo innych, czytaj, tych, którzy będą zarządzani i sterowani z Nowogrodzkiej. Ja uważam, że społeczeństwo jest bardzo mądre. Ja uważam, razem wspólnie uważamy, że społeczeństwo nie da się nabrać, że społeczeństwo dokładnie wie w swojej mądrości, również wyborczej, na kogo najlepiej zagłosować, żeby mieć gwarancję dobrego zarządzania, żeby mieć gwarancję empatii i żeby mieć gwarancję tego, że wszystko i całe te środki finansowe, publiczne środki, będą dobrze wydatkowane. Nie na fundacje różnego rodzaju, nie na fundacyjki różnego rodzaju, nie na zasadzie takiej, że przyjeżdżają, słuchajcie, posłowie rządzący z jakimiś tabliczkami plastikowymi i upokarzają tych samorządowców, mówiąc, jak będziesz dobrze z nami rozmawiał, jak będziesz podlizywał się nam, to my ci dopiero te pieniądze damy. My chcemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe Polski takiej, że obojętnie kto by nie rządził w samorządzie, czy to będzie lewa strona, prawa strona, czy środek tej sceny politycznej, każdy jednakowo musi mieć rozpatrywane wnioski związane z pieniędzmi czy unijnymi, czy środkami budżetowymi. Nikt nikomu łaski nie robi. Te pieniądze powinny być dane temu samorządowi, który ma najlepiej wniosek złożony, najlepiej ten wniosek jest przygotowany i spełnia najlepiej kryteria. Kryterium nie powinna być przynależność partyjna. Jesteśmy przeciwni temu. Naprawmy razem wspólnie tą Polskę. Proszę was o to. Razem wspólnie wygrajmy te wybory, bo wszystko, co dobre i najlepsze, pamiętajcie, jeszcze jest wszystko przed nami. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, aby pan starosta zabrał głos.
kolega poseł już tak naprawdę tyle powiedział, ale zgadzamy się. Jako samorządowiec oczywiście widzimy, co się dzieje, że tak naprawdę kierunek rządów tego państwa to jest centralizacja. A wiemy dobrze, że bez samorządów to ta Polska zupełnie inaczej wyglądała, a jak powstały samorządy, zupełnie inaczej wygląda. Ale kolego pośle, bardzo się cieszę, że przyjąłeś naszą też ofertę, że tutaj jesteś, że to biuro ma nową siedzibę. Jest to Plac Wojewódzki 3, podkreślę wszystkim mieszkańcom i że nasze koleżanki, nasza koleżanka i nasz kolega będą tutaj dyżurować i że będziemy mieli dalej ten kontakt z mieszkańcami powiatu sieradzkiego i myślę nie tylko, bo to biuro nie jest tylko dla powiatu sieradzkiego, ale dla wszystkich mieszkańców, jeżeli tylko będą mieli jakąś potrzebę. Dlatego jeszcze raz dziękuję i wszystkiego dobrego, kolego pośle. Dziękuję bardzo. Pozwólcie jeszcze, słuchajcie, jeszcze słowo podziękowań. Chcę bardzo podziękować bardzo serdecznie Forum Młodych Ludowców, które mamy tutaj koleżankę prezes, które pomagało w przygotowaniu tego biura. Chcę bardzo serdecznie podziękować również i Związkowi Młodzieży Wiejskiej, ale chcę też podkreślić obecność wyjątkowej kobiety, Agnieszki Adamkiewicz, prezeski Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Dobrze powiedziałem, Agnieszko? Dobrze. I chcę powiedzieć, że jest tutaj miejsce dla różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Chcę powiedzieć, że chciałbym, żeby to biuro żyło. Chcę powiedzieć, że jest bardzo dużo miejsca też w tym biurze dla osób młodych, dla kobiet, bo i osoby młode, a przede wszystkim kobiety, drodzy panowie, mają ogromny wpływ na politykę. I pamiętajmy, nie możemy o kobietach i o osobach młodych, a to jest przyszłość w ogóle generalnie Polski, zapominać. Także razem wspólnie budujmy naszą przyszłość, ale razem wspólnie proszę was, abyśmy spowodowali, aby to biuro żyło. I to jest taki apel też do was.